Cześć, siemaneczku, jestem Bartul. Zaczynamy kolejny piąty materiał z Amnesia Debunker. Uruchomimy generator i zaraz, tak jak wam obiecałem, pójdziemy zbadać jeszcze tutaj kilka rzeczy w maintenance. Mianowicie udamy się do kaplicy, zbadamy fuel storage i break room. Tylko tutaj break room, żeby otworzyć to w sumie... Wiecie co, bo tutaj prawdopodobnie w tej lokacji tutaj jeszcze jest, mamy tutaj i w tym miejscu mamy miejsce, gdzie możemy powiększyć inwentory. A właśnie, to mi się przyda. Czekajcie, to mi się przyda. Szmatę od... O! Możemy pochodnie robić, zapomniałem, no tak. Dobra, klucz sobie zabiorę. Jest chyba 7 miejsc tutaj w podziemiach, w bunkrze, gdzie możemy powiększyć sobie ekwipunek. Także to się, powiem wam, bardzo przydaje. I z tego co wiem, to chyba tutaj w tej lokacji, o. Czekajcie, to deska mnie nie interesuje. Ej, nie chowaj tej. Cholera. A ja tutaj nie widzę nic takiego. Nie widzę tutaj nic, co by nam dało ulepszenie ekwipunku. Zwróć uwagę, że te szczury, które tu były, zdechły. Czyli granat jednak jest lepszy niż... niż mięso, bo mięso tylko odciąga szczury. Kurwa, za mną idzie. Empty bottle. Nie chcę tego. Szlak. Ojcie, tutaj możemy chyba ludziska użyć tego. Każdą śrubę tak trzeba? O cholera. Uruchomimy cholera pułapkę. Bestia, dobra, za chwilkę tam przyjdziemy. Za chwilkę tam wrócimy. Tutaj zostawiłem gdzieś apteczkę. I jeszcze tutaj chyba było mięso, zdaje się. O, jest. Meat. Zobaczmy fuel storage w takim razie. Pułapki nie ma. You can use an empty bottle on the fuel tank to fill the bottle with fuel. Ok, czyli tu możemy uzupełniać butelki puste o paliwo. Niestety nie mam, mam zapalniczkę, tylko jeszcze potrzebna jest chyba szmata, jest potrzebna, żeby zrobić sobie koktajl Mołotowa. No dobra, także tutaj chyba tyle. Tutaj w chapel... wiecie, tu mamy pułapkę. Dobra, udało się przejść. Zobaczmy teraz kaplicę. Discover the beast's nest in the chapel. Oh shit. Medkit? A czy to nie jest czasem... for use when wounded on the battlefield. Okej. Okay. Tu też mamy klucz. To mamy klucz do pillboxa. Kurwa, ta bestia tu idzie. Okej.
cholera! Bestia tu przylazła, shit! Paszą wąt stąd. Wiecie co, zawsze możemy skorzystać z broni palnej. Ups. Co tam kuźwa było? Coś wybuchło. Pytanie, czy ten klucz, który mamy... A, on zajmuje miejsce. Dobra, trzeba się tu rozejrzeć jeszcze. Mam jakąś notatkę. 11 July 1916. Dusk. I sit now at the bedside of my dear friend Henri Clément. The doctor has left, but I remain. I feel I must record the extraordinary twists of fate and fortune that have led me to be here. Breathing. Alive, strong and well, while Henri lies unconscious, fighting for his life. It starts days ago, on a night patrol. I fell into some kind of pit. I was injured, unable to move, unable to escape. By all rights, it should have been my tomb. I cried for help, screamed myself hoarse. The effort left me parched, exhausted, and still alone. As the next night fell, as I cried what might have been my last cry for help, I could see the stars high, high above, beautiful, indifferent. And then Clément's face appeared at the top of the pit. He lowered himself to me, found a trickle of spring water there and had me drink from it. It was cool and crisp with a strange, sweet taste. Never has water felt more nourishing than that. Administered by a dear friend's hand. I was saved. But of course, that is not the last twist fate's blade would stab into my back. 11th of July 1916. Night. Later now, I continue my tale. As Clément carried me across no man's land, fate struck again. A German outpost spotted us. Gunfire. Explosions. Desperation. And as the air cleared, I pulled myself to my feet and saw that Henri was wounded, blood pouring from his head, his eyes glassy. He was fading. I do not know where I found the strength to carry him, but carry him I did, all the way back to our bunker. 12th July 1916, morning. Woke this morning and realized that a toy I purchased for my son is gone. I promised him I'd bring him something home from the front, so I brought him a stuffed rabbit from a local shop. A rabbit because he thinks he's so fast. It must have fallen from my pack when I fell into the crater. The thought of that stuffed rabbit lying in that crater, rain and weather matting its fur, unloved, forgotten, totally alone, lost forever. It fills me with profound hopelessness. 12th July 1916, afternoon. Spoke to the doctor. He told me Henri woke in the night and had no recollection of the events in the crater. Indeed, he seemed even confused as to where he was. Aside from this disturbing news, I'm feeling rather good. Stronger and stronger. As if the whole ordeal has filled both my body and soul with new purpose. Mam nadzieję, że chcecie tego słuchać. Wiecie, to te ciała przydało się popalić. Bo you can now carry more item on your inventory. O, wiecie, to są losowo są chyba tutaj umieszczane te pakunki, tak. O, żeż mordy, co ta bestia tutaj odjebała. Chyba, że to ten książulek się schował. I to co możemy zrobić? A, nie mam butelki. Dobra, tutaj chyba wszystko żeśmy zebrali. Tak się składa, że niestety nie ma miejsca. Więc nie ma za bardzo gdzie... A jak ta bestia tutaj przeszła? O, tutaj mamy jeszcze jakąś szmatę. Wiecie, że jest takie osiągnięcie, w którym musimy jakby ukończyć grę, nie wyrzucając żadnego przedmiotu z ekwipunku.
Aha, czekajcie, bo to źle zrobiłem. Dobrze, zrobiłem, dobra. Mamy tutaj dwie apteczki już. Można by było tu sprowokować bestię, żeby ona w tą pułapkę wlazła, tylko że to jest pułapka granatem. Granat działa z opóźnieniem. Aha, jeszcze miałem... dobra, okej, jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Pójdziemy, zobaczymy ten pokój, gdzie de facto tą karteczkę żeśmy odkręcali. To bestia się pojawiła. Gdzie co? Bo tutaj można by było coś ewentualnie znaleźć, może, nie wiem. Jest osiągnięcie, w którym musimy chyba spalić kilkanaście ciał. Także, ale tego już na razie nie zrobimy. A tutaj nie byłem jeszcze. Tylko wiecie co, bo tu się pojawi przeciwnik, bo tam jestem, wiem, że jest pułapka. Znaczy przeciwnik, bestia tutaj się pojawi. A tu przez przypadek żeśmy... to tylko dwie śruby wystarczy. A tutaj widzicie, potrzebny jest granat. Dobra, to zrobimy inaczej. Ja sobie to wyrzucę tutaj. Dropniemy te dwa przedmioty. Klucz wykorzystamy w pillboxie, żeby był już jakby zużyty, prawda? Tylko ja... Aha, no dobra, idźmy naokoło. Bieganie chyba nie przyciąga uwagi potwora. Tutaj mam pillboxa, o. Także muszę sobie wyciągnąć klucz. Widzicie? Przynajmniej zobaczymy animację. Bo tutaj de facto jest jeszcze... O, paliwo. Ale ja potrzebuję granat, nie paliwo. Szmata. Co możemy, możemy ewentualnie zrobić empty bottle. A, no bo teraz nie tego. Aj, dobra, dropnijmy to. Tu jest kolejna szmata, tu jest jeden granat. Kolejna szmata, o, dokument. It's soul, it's face. Aha, widzicie, to ten dokument wcześniej zebrałem, a teraz, no tak, zginąłem i... Dobra, mamy dwa granaty. Także tutaj de facto jeszcze można wrócić i pozbierać te przedmioty. Nie. Ale fuks. O cholera, jasne. Co bardzo hałasowałem. I teraz, niestety, tutaj muszę użyć granat. To się za chwilę nam pojawi bestia. Cholera. Ale musimy ten pokój zbadać. Nie wiem, co tam jest. Może coś ciekawego. Ups! Nie będziemy biec, bo to tylko przyciągnie potwora. A, żeż morda, ale to jest też fajne, że jak ten potwór jest, to też światło migoczy, nie? Dobra, wszedł do tunelu. A, no tak, tu mamy apteczkę. Cholera, wiecie co, ja to chyba wyrzucę. Ale... O kuźwa, jeden szczur został.
potwór się tam pojawił. Wiesz co, można byłoby go odstraszyć pistoletem. W sumie jak tutaj wejdzie. A, tu jest nieśmiertelnik. Dobra, fajnie. Można by było to ciało spalić, ale ja nie mam paliwa, nie mam zapalniczki. No to jest, to są dwie szmaty, dobra. Nic tu po nas. Okej, okay, aha, jeszcze nie, jeszcze tutaj. Musimy się udać do pillboxa. Tylko tu jest pułapka, nie do pantry, przepraszam, źle mówię. A i to zamknięte, cholera. A nie ma tej pułapki. Kurwa, gaz się pojawił. Cholera jasna. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Cholera. Jeszcze straciłem trochę życia. Zabawa w ciuciu babeczki. Ła, biegnie tu kuźwa mać! Run, Forest, run! Kuźwa mać. Łów mordę jeża, ja pierdziu! Szybko biegnie. Franek. Cholera. I co, jak już tutaj wróciliśmy? A jeszcze muszę tam zobaczyć ten pokój. Cholera, jeszcze muszę się tam wrócić raz. A widzicie, to mamy to. To to połączymy. Dodamy tu. Musimy de facto spalić wszystkie ciała. Fuel. Aha, to jest empty. To możemy to napełnić. A tutaj niestety nie mam szmat. Ta maska jeszcze była potrzebna. To możemy odłożyć. I to raczej też. A wezmę paliwo. O kurde, panie. To my nie mamy tutaj paliwa w ogóle. Niedobrze. Muszę paliwa trochę pozbierać. Ile miejsca? Dwie sztuki. Aha, to muszę tą butelkę napełnić paliwem. I pójdziemy do tego pokoju, jeszcze zbadamy. I w zasadzie tutaj chyba będzie już wszystko zrobione. To znaczy, jeszcze można by było trupy pospalić. Pospalać wszystkie, ale bo to też jest osiągnięcie. Najgorsze jest to, że te szczury tu kuźwa się pojawiły. Widzicie? I kuźwa dupę rozbić cały interes. Wiem, że tutaj więcej nic nie ma w sumie chyba. Więc to pomieszczenie możemy zostawić, ale ciało można spalić. Tu mamy ciało też do spalania, widzicie? Działa generator, to de facto nie musimy się obawiać. Aha! Jak to się napełnia? A prawym. Mamy przynajmniej animację napełniania tego.
Oj, to sobie połączymy w ten sposób. To możemy też wziąć. Tylko tak, nie mam zapalniczki, więc nie będę mógł tego zapalić. Zwróć uwagę, że potrzebuję szmatę jeszcze. Dobra, i ten został nam tylko ten pokój teraz. Po co biegnę, cholera. A nie tutaj, źle idę. Tutaj załatwiłem te szczury. Pojawiły się następne, fajne. Dobra, zaczniemy jeszcze raz z tego miejsca. Mamy te szczury przy serze. To nie działa chyba. A jak uczyniam miejsca w ekwipunku? Mam flarę. Flarą możemy odstraszyć. Możemy też tutaj wrzucić bombę. Ale po co tę maskę cholera wziąłem, widzicie? Niepotrzebnie. Kuźwa, te szczury syczą i przez to ściągają uwagę tego jego potwora pierńskiego. Tu mam tylko dwa szczury, ale dobra, zaryzykuję. Skorzystamy z tego. O. Ajajaj. Chyba nie udało mi się tego ciała spalić. Ale przynajmniej wiemy, jak to działa. W takim razie wrócę się szybciutko tutaj po butelkę. Tylko wiecie co, z drugiej strony mamy miejsce. To możemy sobie do tego pokoiku teraz wejść i sprawdzić. Tylko te szczury tam są, kuźwa mać, jak je przepłoszę. Cholera. Nie wiem, czy to odstraszy szczury. Ale mam pewien pomysł. A nie, gaz chyba nie tego. Nie odwróci uwagę, niestety. Cholera. Jestem ciekawy, co tutaj jest, wiecie? A co by było właśnie, gdybyśmy to zrobili tak? A, tu jest to. Dobra, tyle. Tutaj tyle. Wybramy szapteczkę na koniec. Co prawda zostały tam jeszcze nam jakieś ciała do spalenia. Chociaż jakieś tam ciało spaliłem jedno. Więc... jedna rzecz mi tylko tutaj zastanawia. Czy ja tutaj gdzieś nie zostawiam jakiegoś pomieszczenia, do którego... Reinhard, jak tam wejść? Przez szafę? A, pytanie, jak tam kurczę się dostać do tego pomieszczenia. A, już wiem jak. Tu trzeba granatem rzucić. Dobra, potrzebuję granat. Bo te drzwi możemy niszczyć właśnie granatem albo strzelbą. O, mamy beczkę. Możemy też spróbować otworzyć. Cholera.
Wiem, że huku narobimy. Ale w sumie można by było też, powiem wam, zrobić dwa w jednym. Spróbuję tutaj potwora ściągnąć. I strzelimy w beczkę. Ha! Mam cię. O kurwa. In charge of security. Ale widzicie, potworowi nic nie zrobiłem. Dokumenty się nam przydadzą do osiągnięcia. Nie wiem, tu mam jeszcze coś zamknięte niestety. Także będę musiał mieć nożyce. Ale cię, dwa w jednym. Przestraszyłem potwora plus otwaram sobie drzwi. Tak, sprawdzam się, czy ja tutaj coś nie zostawiłem jeszcze. Albo, o, tu mamy flarę. Albo coś, co nam tutaj pozwoli. A, tu byliśmy, dobra. Tutaj coś jest. Dobra. Mordeczki, teraz ruszamy uratować, chociaż mamy mało czasu, ale może mi jeszcze się uda. Kurczę, no nie ma miejsca. Empty jest. Oh fuck. Pytanie, czy ja to mogę sobie wyrzucić te wszystkie przedmioty na ziemię tutaj. Dropnijmy to. To może się przyda, latarka. Maska się przyda. Aha, jeszcze możemy potwora granatem odstraszyć. A, granat się nam przyda do otwarcia drzwi. Dobra, zapiszmy to, chociaż w tym odcinku, nie no, jeszcze tak wam obiecałem, pójdziemy tego żołnierza uratować, chociaż może zrobimy to już w następnym odcinku. Tutaj mamy jeszcze jakieś kody. Boucher i Aqualire. Boucher jest. 5588. Mam zwiększony inwentory, fantastycznie. To mi się bardzo przyda. Lombard, a tu mamy amunicję do, chyba, tak, do shotguna ludziska. Medikit. Dobra. Jeszcze potrzebuję trzy klucze. Chyba, żeby to wszystko potwierać. Nie. Dobra, otwórzmy to wszystko. Dobra. No, trzy miejsca mam jeszcze w ekwipunku. Tylko czekajcie, gdzie to było? To był prison tutaj. Tak, to chyba było tu. Potrzebuję cholera paliwa, bo nam się kończy tutaj. Za niedługo nie będzie. A tutaj nam będzie cholera potrzebne właśnie ten zasilanie. Żeby tam wejść, o. Tu jest mapa. Żeby to otworzyć, to ja muszę użyć tego. Tylko ściągniemy tu na siebie potwora, niestety, no ale. Muszę tam wejść.
Apteczki nie chcę. Mięsa też nie chcę. Weźmy mapę. To jest zamknięte, widzę łańcuchem. Flara. Kijek. Możemy zrobić pochodnie też, wiecie? A może to mięso się za chwilę przyda na szczury. A, widzicie, bestia sobie poszła w cholerę, bo dostała strzała z beczki. A, wiecie co, można jeszcze de facto było zostawić sobie ten granat i użyć jakiejś ciężkiej cegły i też można de facto takie drzwi zburzyć. O, na przykład tutaj mamy, widzicie, drzwi. Tylko nie wiem jak się, a ja sobie wezmę tą cegłę. Tylko nie wiem w jaki sposób się rzucało. Kurde, jak się rzucało cegła? Hołmem się chyba rzucało. Notatka. Ranch location note. No to już mamy. Klucz. Tylko czekacie, bo ja ten klucz nie wziąłem ze sobą. Dobra, to nic, ja się wrócę tu za chwilę. A przy okazji... pozbieram te dwie rzeczy. Dobra, wiecie co, chyba zostawimy sobie tą akcję z tym... niemieckim żołnierzem na następny odcinek, chyba. Bo to jest grubsza sprawa, tam de facto jeszcze można zdobyć osiągnięcie jego... Znaczy jak podniesiemy, otworzymy cele, to on zacznie wrzeszczeć. I ściągnie na siebie bestię, a chodzi o to, żeby go uratować, więc musimy jakoś tak to zrobić, żeby... żeby go nie zabić. Tylko wiecie co, najgorszy jest problem tego typu, że nie mam paliwa. I to się tutaj widzicie, kończy nam to paliwo. A ja niestety nie mam zapasów. Chyba, że wrócimy się do jakiejś lokacji, będę jeszcze szukał. A to jest też fajne, że możemy jakby to wszystko na ziemi kłaść i to nam nie przepada raczej. Widzicie? Ja muszę zatem wziąć klucz. To jest mi niepotrzebne raczej. Maska. A wezmę, może się przyda. Czekajcie, jestem zraniony? Nie, nie jestem. Dobra, mordeczki, to chyba tyle w tym odcinku. Tutaj się coś pojawiło na mapie. Warden Office i mamy tutaj, widzicie, tego właśnie żołnierza. A tutaj mamy jeszcze storage. O, proszę. Także na następnym odcinku będziemy to eksplorować. Tutaj już nie muszę wracać. Co prawda możemy sobie napełniać koktajle. I mogę tam jeszcze ewentualnie jakieś trupy pospalać w ramach osiągnięcia. No i dostaną tutaj jeszcze te dwie lokacje. Wszystko się tak tu porozrzucało. Ale myślę, że z tym problemu jakoś nie będzie. Dobra, mordeczki, to tyle. Myślałem, że jeszcze tego żołnierza ogarniemy. Trochę tam, wiecie, pochodziłem, potwierdzaliśmy jakieś przejścia, jak widzieliście, o, tutaj jeszcze to spadło, możemy te słabsze drzwi niszczyć, czy to właśnie jakimś przedmiotem cięższym, czy granatem, może nawet da się to pistoletem zrobić, nie próbowałem, szkoda mi amunicji. No, trochę tych kodów już mamy zebranych, trochę tych wpisów, tutaj mam jakąś ciekawą zagadkę, na razie tego nie ruszam, nie wiem, czy to będzie nam potrzebne. Także w tym odcinku to wszystko. Dzięki mordeczki za oglądanie. Liczę na łapeczkę w górę. Cześć!